Z okazji zbliżających się 2000 subskrypcji przygotowałem dla Was konkurs na 1000 fałdolców. A aby wygrać, trzeba zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem oraz wbić na mojego Discorda, do którego link macie w opisie. Wyniki takowego konkursu pojawią się na odcinku po wbiciu 2222 subskrypcji, więc polecam brać udział. Siemka, tutaj Faktus. Jestem głosem tłumacza Google i szmatą sobie mikrofon, a w dodatku jestem chory i nie mam jak nagrać filmu zwykłego. Ale spokojnie, bo dziś powiemy sobie o tym, jak ostatni raz można legalnie zagrać w sezonie 3 rozdziału 2. Ale jeszcze przed to zostaw łapkę w górę dla Faktusa i wbijmy mu subi, więc do dzieła. W poniedziałek na tym kanale pojawił się film o tym, że Fortnite powraca na telefonie. W sierpniu 2020 roku toczył się olbrzymi spór, niczym rejent z wcześnikiem o zamek. Pozdro dla kumatych. Apple się za przeproszeniem wkurł i zgłosił sprawę do sądu, wygrywając ją. Ale z Apple Store w 2020 roku zniknął Fortnite i jak ktoś miał go na swoim iPadzie lub iPhone'ie i go nie usunął, grać. Ale w sezonie 3 rozdziału 2 i nie dało się aktualizować. Więc jeżeli chciałbyś pograć sobie jeszcze na mapie rozdziału 2, to nic trudniejszego. Wy zostawcie łapki w górę i subi i miło było na ogląd.